właśnie, na czym można oszczędzać? No, nie kupować byle czego, tylko to, co potrzebne. No, no najwięcej to na leki wydaje. A za granicą wstać na wakacje ludzi i tak dalej, na jakieś czasy, rehabilitację, masaża tutaj. Pan, o czym pan mówi? Ja o jakich czasach za te pieniądze? Nie, no nie da się, no ja wiem przecież, no nie, to nie ma opcji za te czasy. To... Potwierdzam to. Ja to wie pan co, ja mam takie wspaniałe mieszkanie, mieszkam przy kolejce, mam bajorek. I nie potrzebuję. Nie, na prądzie pani oszczędza, w wodzie, gazie, na... No, przecież, że tak, oszczędzam. Na wszystkim pani oszczędza? Tak. No. Chciałem się zapytać, a ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie? Bo pani mówi, że 4 tysiące, a pani też tak myśli? Czy więcej? Godnie to nie. No tak, nie, tak, no, tak, spokojnie, spokojnie. No. Pana, zapytam się, czy ta gadka w ogóle pomoże w czymkolwiek? No nie, a pani jak się żyje teraz? Czuję się bardzo źle, czułam się kiedyś lepiej. A to każdy się dużo źle czuje, tak samo. To... Oj, no nie, nie pojadę. Staniały warzywa, owoce na targu, czy w markecie pani chodzi? Wszystko drożeje, kochanie, tak, wszystko. Drożeje. A emerytury w miejscu chyba? No w miejscu, ale nie wystarczy. A służba zdrowia na przykład, ile się czeka do lekarza, bo tu ludzie po rok czekają, nagrywam. Oj, kochanie. Da się na NFZ dostać? Ciężko, ciężko, bo to widzi pan, trzeba czekać nieraz parę miesięcy nawet. Stawać o 4 rano, o 5. No rok. Nie. I czekają panie, czy... No czekamy, no. No bo skąd prywatnie brać znowu? No, nawet i prywatnie się czeka w kolejce. No to prywatnie to już w ogóle, jak się czeka to... No. Także no, jest... Czyli nie jest tak kolorowo, jak w mediach mówią, w telewizji. Pan co? Będzie lepiej, ja w to wierzę. Pani prezydentem myśli, to tak trzeba myśleć, no. Może się zmieni rząd na kolejny. Tak. Proszę pana, niedziela to jest dla was młodych. Dla rodziny, a nie dla handlu. Czyli zająć się dziećmi, rodziną... Oczywiście, tak. Bo przede wszystkim dzieci muszą wiedzieć, co to jest niedzielny obiad, jak za moich czasów. A teraz już nie wiedzą. Nie, bo proszę pana, handel trochę cię nie podbudzi. Ale mam takie pytanie, bo niektórzy chcą znowu pracować, żeby więcej zarobić tą niedzielę młodzi, a chcą robić zakupy na niektórzy. Znowu, nie, bo pracują cały tydzień, bo ktoś pracuje cały tydzień. Nie, pan nie wierzy w to, że chcą pracować. Ale ktoś pracuje cały tydzień, kiedy ma zrobić zakupy? Zrobiłby sobie w niedzielę, powiedzmy, że pracuje do 18 na tygodniu. Ale sklepy są do 21. Da się zrobić, bo nie oczywiście, a jak myśmy, proszę pana, mało, że pracowali do 15 czy do 16, to trzeba było po nocach stać w kolejce, żeby rano dostać kiełbasy i kawałek mięsa. Dało, a teraz jest to na 5 minut zrobić. O Boże, wie pan co, niech się młodzi nie dają. Czy to jest brak organizacji trochę chyba wychodzi? Jakiś tu, taki... proszę pana, to źle, dlatego że rewaloryzacja była bardzo mała i nie będzie. Jeszcze nam 14 okroili, także... Jak pani ocenia, że okroili tam 14, tę emeryturę dodatkową? No, prawie, że... Jak pani myśli, zniknie całkowicie ta 14, bo są takie pomysły? Tak, tak. To czasu, tak? Proszę pana. Ale teraz są jeszcze wybory prezydenckie i tak dalej, ale później to nie wiadomo, co będzie chyba. Proszę pana, jeszcze przed wyborami prezydenckimi zniknie, bo nie ma pieniędzy, dziura budżetowa okropna. No na to wszystko brałem, no bo jasiemce babciowe jakieś, to wszystko kosztuje już. To jest głupota, oj jaka głupota, wie pan. Dlaczego? To babciowe, daj pan spokój. Czy to już za dużo jest, nie powinno tego być w ogóle. Nie, powinno już dostać to 800 plus i z tym to by babciowym. Wystarczyło już. Nie, no ale wie pan. Myśmy mieli swoje 5 minut. Ja to mam 1600 zł